Witam moich miłych słuchaczy. Ja już jestem na Wyżynie Częstochowskiej, na Górze Zamkowej pod Olsztynem. W tej chwili odpoczywam tutaj pod skałą. Jest piękny poranek. 7:30 wschodzi słońce. Tutaj popatrzę przez ten okiennik skalny. Przywitam promienie słoneczne i chciałbym pokazać, obejść ten ostaniec skalny, no według mnie tutaj przypominający słonia. To jest głowa słonia pochylona, tak jakby trąbą pił wodę. No dzisiaj jest bardzo sucho, ciepło już i sucho od 2 miesięcy tu nie padał deszcz. Murawy, wychodnie skalne są suche, ale roślinność jest bardzo skromna, bardzo już zasycha, więc zapowiada się susza znowu po raz chyba 3 na Jurze. Oto ten okiennik, a i słońce prześwitujące. Ten odcinek będzie nosił tytuł Jurajskie skrawki nieba. Lubię kadrować, patrzeć przez skalne okna. A ta panorama na południową stronę Olsztyna. Teraz jak tutaj przejść, pokazać ten ostaniec skalny. Jest on niezwykły, ale trudny do filmowania. No tutaj trzeba szeroko rozstawiać nogi, rozstawiać, chwytać się rękami, aby coś nie gruchnęło. Oto ten ostaniec, a nie z tej jeszcze pozycji, z drugiej. Z 3 stron trzeba go pokazać. Tu może tak zejdę. O, dobrze. Jeszcze troszkę. O, może już jest przepaść. Ojej, lewa noga tu, dobrze. Oj, teraz. O. Oto piękna maczuga. Iglica do nieba w Olsztynie. Chwycić niebieski skrawek nieba. Jeszcze tu. Raz. I teraz patrzymy przez okienko skalne. Tam widać daleko, daleko na tym wzgórzu, na skałach, tą wieżę zamkową. W tej chwili tam jest panorama widokowa, można wejść i popatrzeć. Oto moje ulubione kadry, błękitne formy na niebie. Teraz jak tu zejść? Aha, muszę z powrotem. Ostrożnie, dobrze, że buty mają przyczepność. Odpowiednio. Muszę zejść niżej. Chcę jeszcze pokazać taką grotę skalną. Teraz pod górę. Aha, jeszcze raz. Rzut kamery na tego słonia. O właśnie. Biały słoń, głowa. I tu ciągle pije wodę. Pochylony. Pod górę, obok tarniny. O, jest tutaj już takie 2 bałwany skalne, ostańce skalne. O, jest widok na niebo. O właśnie. Lubię popatrzeć na niebo w otoczeniu skały. Skały do nieba. Skały do nieba. Skały, skały.
Może jeszcze przykucnąć. O, jest. Tylko później w tej grocie straci się aparat, straci błękitny kolor nieba. Cofam się teraz w tej chwili w grocie skalnej. O, tak, aby nie stracić nieba. Niestety, ojoj, tyłem maszerować to jest. Wiesz? I to pod górę. O, może tu jest. Jest jeszcze, o właśnie. No ale niestety nie niebieskie to niebo. Chyba, że wejdę wyżej. O, jest tu pomysł. Jest, dobrze. O, piękne. Jak to skadrować? O, tak może. Niebo nade mną, skały pode mną i przepaść pode mną. Teraz w lewo. O, tu ładne ujęcie. To jest takie. O, niżej teraz jest błękit jeszcze. O. Skała zakreszczona. No takie rumowisko skalne, trzy bloki skalne osunięte. No i tworzą takie ciekawe. A może ty jak tu uchwycić znów niebieskich? O, tu jest widok na górę zamkową. I jeszcze raz, zaraz, że to tak, o, tu jest jednak. W tej chwili wiszę na lewej ręce, z głową odchyloną, aby podziwiać, a może, o, jest piękna niebieska błękitna strzała. Do usłyszenia w następnym odcinku.